Poniedziałek, 12 kwietnia, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Coraz mniej czasu na rozliczenie z fiskusem, o tym m.in. w dzisiejszym wydaniu. Poza tym o mandatach za spacer z psem oraz o tym, jak zadbać o zdrowie wiosną. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych, muszą zacząć się spieszyć. Czasu na rozliczenie podatku dochodowego jest coraz mniej. Mija on 30 kwietnia. Jednak jak się okazuje, podatników, którzy czekają z rozliczeniem na ostatnią chwilę, jest w tym roku niewielu. Do piotrkowskiej skarbówki już wpłynęło 37 tysięcy zeznań. Rozliczenie podatku idzie bardzo sprawnie, mówi naczelnik Piotrkowskiego Urzędu Skarbowego. Coroczny obowiązek ma już za sobą 37 tysięcy podatników, z czego 35 tysięcy swoje zeznanie wysłało drogą elektroniczną. Jak widać, forma ta cieszy się dużą popularnością. Nas to również bardzo cieszy, dlatego że mamy mniej klientów w urzędzie, więc możemy zachować bezpieczeństwo, które w tych czasach jest tak mile widziane. W tym roku zeznanie powinno złożyć 56 tysięcy podatników. To więcej niż w ubiegłym roku, bo do systemu weszli również emeryci i renciści, których nie rozlicza ZUS i KRUS. Wszyscy, którzy chcą skorzystać z ulgi podatkowej, muszą swoje zeznania złożyć do 30 kwietnia. Po tym terminie jako złożone zostanie uznane podstawowe rozliczenie przygotowane przez system, ale bez należnych ulg. Co ważne, do 30 kwietnia jest też czas na zapłatę należnego podatku i uwaga, nawet tego w kwotach sięgających złotówki czy dwóch złotych. Przypominam tutaj, że od ubiegłego roku mamy mikrorachunki podatkowe, czyli każdy podatnik ma swój mikrorachunek indywidualny właśnie dla celów rozliczeń podatku PIT i podatku VAT. I na ten mikrorachunek podatkowy należy wpłacić każdy należny podatek. Możemy go sobie wygenerować samodzielnie na stronie podatki.gov.pl lub jeżeli chcemy to zrobić przez rachunek bankowy posiadany w którymś z polskich banków, tam, jeżeli robimy przelew podatkowy, to taki mikrorachunek nam bank już podpowiada. Na zwrot nadpłaty podatku Urząd Skarbowy ma 45 dni, licząc od daty złożenia zeznania. Piotrkowska Skarbówka nadpłaty zwraca na bieżąco, w krótszym niż ustawowo terminie, a to dzięki temu, że gros PIT-ów składane jest drogą elektroniczną. Od 10 kwietnia spacer z psem bez odpowiedniego zabezpieczenia może drogo kosztować właściciela czworonoga. Mandaty mogą sięgać kwoty nawet 500 zł. Od soboty spacerować w miejscach publicznych z czworonogiem można tylko tak. Na smyczy i w bezpiecznej odległości od innych czworonogów. Wolno biegający po osiedlu pies swojego właściciela może sporo kosztować. Kwoty mandatów za brak smyczy wzrosły. Co o tym sądzą mieszkańcy piotrkowskich osiedli, na których najczęściej można spotkać właścicieli spacerujących z pupilami? Jeżeli są groźne jakieś psy, to na pewno tak. Chociaż to trudno powiedzieć, które są groźne, bo te małe też są. Powinny być chyba na smyczy. Myślę, że jak najbardziej powinno być zaostrzone, gdyż nie wiemy, jaki pies jest, jaka rasa, jak agresywna, gdyż nie znamy się na psach, nie wszyscy się znają na psach. Powinien być na smyczy każdy jeden pies, mały czy duży. Nowa taryfa mandatów funkcjonuje od soboty. Za spacer z psem bez smyczy w miejscach publicznych grozi mandat w wysokości 250 zł. Jeżeli pies jest uznawany za niebezpiecznego, to mandat będzie wyższy, nawet do 500 zł. Karę musi zapłacić opiekun, ten, kto faktycznie sprawuje nad nim pieczę. W Piotrkowie Trybunalskim mieszkańcy jednego z dużych osiedli pomyśleli o swoich czworonogach, by zapewnić im miejsce, gdzie bez smyczy będą mogły się wybiegać. Wszystko dzięki projektowi z budżetu obywatelskiego. Do budżetu obywatelskiego 2021 w rejonie numer 3 jednym z projektów, który zgłoszono do głosowania, był psi plac zabaw i budowa parku do ćwiczeń. Był to jeden taki projekt, który składa się z dwóch etapów. Właśnie jeden polegający na budowie ogrodzonego placu zabaw dla psów.
Psi plac zabaw powinien pojawić się najpóźniej w przyszłym roku. Zimowa aura, jak i jej późniejsze efekty w postaci dziur na drogach powodują, że samochody mogą ucierpieć. I właśnie stan zawieszenia auta po zimie można było sprawdzić w sobotę w Piotrkowie Trybunalskim podczas bezpłatnego wiosennego przeglądu zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Stacja diagnostyczna Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim w sobotę pracowała pełną parą. Było co robić, bo nie brakowało chętnych kierowców do tego, by bezpłatnie sprawdzić stan podwozia. Wie pani, oglądałem telewizję Piotrków, usłyszałem, że jest, więc można przyjechać i sprawdzić. Jest darmowo, co się dzieje, można naprawić od razu, także nie ma co czekać do końca, jak się tam coś dzieje, żeby to zrobić. No, możliwość jest taka, żeby przyjechać. No, jak zapraszają, to trzeba korzystać. Wiosenna kontrola aut, jak mówią diagności, powinna być normą. Zimowy okres, szczególnie tak śnieżny i mroźny jak ten miniony, oraz późniejszy efekt zimy w postaci wyrw i ubytków w asfalcie daje się mocno we znaki pod zespołom zawieszenia. W lewym kole jest luz na tylnej kolei, to tak dość spory. No właśnie, bo mi puka i on jest niestabilny. No to przez ten wahacz. Lista możliwych uszkodzeń jest długa. Pojawiająca się przez sól rdza to tylko początek możliwych uszkodzeń. Nierówności nie służą tuleją wahaczy czy końcówką drążka kierowniczego. To jest dość dużo usterek w pojazdach. Nawet klienci sami są zdziwieni, że w takim stanie są samochody. Powiedzmy, no nie wiem, na 10 samochodów jeden jest sprawny, także nie ma żadnej usterki. Tak? No, oczywiście no, nie mówię, że są usterki takie, które wynikają z eksploatacji. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no niestety stanu drogi, jakie mamy. Także to też ma wpływ na to, że te nasze samochody cierpią. Kierowcy, którzy skorzystali z przeglądu zawieszenia swoich aut, zgodnie mówili, że warto o uszkodzeniu wiedzieć wcześniej niż później. Naprawiać od razu, jak się coś psuje, czy jeździć do upadłego? Nie, naprawiać, bo jak się nie naprawi od razu, to jeżeli coś już szwankuje, to powoduje, że następny element się psuje, prawda? Dla naszego bezpieczeństwa, nic więcej. Sam siebie, po prostu dla swojego bezpieczeństwa trzeba zobaczyć, że czasu do czasu, mimo wszystko, zobaczyć, jak to się dzieje, no bo to czekać do końca, to też nie wiadomo, co później się wydarzy. Uzyskałem sporo informacji, których właśnie chciałem się dowiedzieć, no i jakoś to trzeba będzie to skorygować teraz, tak? Wszystko po to, by się bezpiecznie jeździło? No jak najbardziej, dlatego tu jestem. Wiosenna kontrola aut odbyła się po raz pierwszy. Kto nie zdążył lub teraz przekonał się, że warto skorzystać z oferty, ma jeszcze szansę. Akcja zostanie powtórzona w następną sobotę. Podczas sobotniej porannej konferencji prasowej przedstawiciele Konfederacji ogłosili nie tylko powstanie Piotrkowskiego Klubu, ale również start akcji mającej na celu zebranie podpisów pod projektem Otwieramy Gospodarkę. Zdaniem działaczy Konfederacji trzeba skończyć z zamykaniem wszystkich i wszystkiego w obawie przed wirusem, bo to powoduje straty dla gospodarki i służby zdrowia. Sytuacja, proszę Państwa, w tej chwili służby zdrowia w Polsce wygląda bardzo źle. Jest bardzo duży chaos. Media tak naprawdę żyją od ponad roku jedynie słuszną, jedyną chorobą, koronawirusem. Natomiast inne choroby nowotworowe, cukrzycę, miażdżycę, choroby układu krążenia, etc. są niejako pomijane. Należy postawić pytanie, skąd będziemy brali pieniądze na leczenie? Skoro gospodarka jest zamknięta, z czego mają żyć przedsiębiorcy, gastronomia, tak, hotelarstwo, turystyka? Konfederacja w sobotę w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęła ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy otwierającej gospodarkę. Czas najwyższy znieść te lockdowny, dać ludziom pracować, dać ludziom zarabiać na siebie. Polacy są osobami przedsiębiorczymi, tylko trzeba im pozwolić pracować. Działacze Konfederacji zachęcali również do wstąpienia do piotrkowskich struktur klubu. Od 2007 roku 13 kwietnia w Polsce to Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej, bo to właśnie 13 kwietnia 1943 roku nazistowskie Niemcy opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych w egzekucjach wykonywanych na polecenie najwyższych władz Związku Radzieckiego. Przed nami kolejna rocznica tego wydarzenia. Tego dnia pamięć o zamordowanych w katyńskim lesie ożywa wyjątkowo. O upamiętnieniu ofiar katyńskiej zbrodni nie zapomniało także Piotrkowskie Muzeum, przygotowując specjalną wystawę.
Zbrodnia katyńska to jedna z największych tragedii w historii narodu polskiego, która przyniosła zagładę elity wojskowej, politycznej i społecznej. W masowych egzekucjach wykonanych przez funkcjonariuszy NKWD zginęło około 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych. O zbrodni katyńskiej przez wiele lat milczano, a władze sowieckiej Rosji odpowiedzialnością za mord obarczały III Rzeszę Niemiecką. Całą tę prawdę o zbrodni katyńskiej znajdziemy na planszach, które składają się właśnie na wystawę Katyń Pro Memoria. Co roku przygotowujemy wystawę bądź ekspozycję, która ma upamiętniać te ofiary, a to z tego względu, że mimo już ponad 80 lat od odkrycia zbrodni katyńskiej, wiele jej wątków nadal jest niewyjaśnionych, wiele kwestii związanych z samą zbrodnią katyńską nadal czeka na odkrycie, nadal czeka na dotarcie do świadomości publicznej. Na tej wystawie nie brak także piotrkowskich śladów zbrodni katyńskiej, ponieważ na liście ofiar znajdziemy aż 158 nazwisk osób związanych z Piotrkowem Trybunalskim. Mimo upływu lat nadal nie wiadomo, czy lista jest pełna. Takich niewyjaśnionych wątków zbrodni katyńskiej wciąż jest wiele. Tutaj nie bez kozery mówię o tym, że my co roku staramy się wspominać o ofiarach zbrodni katyńskiej, ponieważ ze względu na nowy typ narracji historycznej prowadzonej przez naszych sąsiadów, próbuje się tą zbrodnię rozmyć. Natomiast my jeszcze raz głośno chcemy powiedzieć o tym, że ta zbrodnia była, o tym, kto faktycznie był sprawcą i o tym, że tym ludziom należy się pamięć i szacunek. Wystawę na parkanie Piotrkowskiego Muzeum poświęconą pamięci ofiar zbrodni katyńskiej można oglądać do końca maja. Początek wiosny to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, ale także co możemy aktualnie obserwować wahania temperatur. Niestety taka aura wyjątkowo sprzyja przeziębieniom. Jak zadbać o zdrowie na wiosnę i nie dać się wirusom? Sprawdzała Aleksandra Strzeszyńska. Zbilansowana dieta, a także aktywność fizyczna. Nie od dziś wiadomo, że to podstawowe filary zdrowego ducha w zdrowym ciele. W okresie wzmożonej podatności na przeziębienia o odporność powinniśmy zadbać szczególnie. Z pomocą przyjdą nam produkty naturalne, takie jak miody czy kiszonki. Często nieocenione okazują się także suplementy diety. D3, witamina C, olej z czarnuszki. Olej lniany, olej rzepakowy. Warto jest wspomnieć sok z malin, sok z czarnego bzu, różnego rodzaju czosnek. Jest też kolostrum, coraz bardziej popularna siara bydlęca, którą się pozyskuje w pierwszym etapie właśnie tego pierwszego mleka. I czas. Nie możemy liczyć na to, że suplementując miesiąc czy dwa naturalne składniki, a na przykład nie wysypiając się i mając choroby złożone, nabudujemy odporność. Niestety tak się nie zadzieje. Tą odporność się kształtuje. Bywa jednak, że na profilaktykę jest już za późno. Przeziębienie rozkłada nagle, a popularna w czasie pandemii teleporada nie przynosi oczekiwanych efektów. Po co możemy sięgnąć samodzielnie, aby poczuć się lepiej? Witamina C, sok z czarnych malin, sok z czarnego bzu, czosnek niedźwiedzi, dużo kiszonek, żeby uszczelnić jelita, żeby one rzeczywiście fajnie pracowały. Ja uwielbiam takie proste sposoby, jak właśnie sok z buraka. Należy tego buraka poszatkować, zalać cukrem i ten sok pić 50 ml dwa razy dziennie. Więc tych sposobów takich naturalnych jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby ta gorączka... I też ja jestem zwolennikiem tego, żeby gorączki od razu nie zbijać. Czyli jak mamy 37, zostawić ten organizm, ten garnizm trochę popracuje. Gorączka powyżej 38 stopni. Już trzeba tą gorączkę rzeczywiście gdzieś tam zbić. Aby gorączki nie musieć zbijać, warto więc zadziałać już teraz odpowiedzialnie i systematycznie. A na zakończenie jeszcze słodki temat. Dziś obchodzimy Dzień Czekolady. Ziarna kakaowca w XV wieku do Europy przywiózł Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw. Od tego czasu minęło kilkaset lat, zanim w Niemczech powstała pierwsza tabliczka czekolady. Jest pyszna, spożywana w umiarkowanych ilościach, może mieć pozytywny wpływ na zdrowie, a nawet na poprawę nastroju. Dlatego nie powinno dziwić, że na całym świecie ludzie wydają na ten smakołyk łącznie ponad 7 miliardów dolarów rocznie. Czy piotrkowianie lubią czekoladę i w jakich wydaniach? Thank you.
pani czekoladę? Bardzo. Bardzo lubię. A za co tak lubimy czekoladę? Dobre samopoczucie po zjedzeniu czekolady. Karnacja się zmienia na lepszą. A kto nie lubi? Ja. Nie jem w ogóle słodkiego. Jak widać, lubię. Bardzo lubię, ale nie mogę jeść niestety. Oj, uwielbiam. Uwielbiam czekoladę. Lubię, chyba jak każdy. A za co tak lubimy czekoladę? No, poprawia humor. Myślę, że jak coś jest słodkie, to zawsze to chyba lubimy. Za to, że jest pychota. Czekolada odstresowuje, jest to udowodnione. I jest dobra w smaku, ma dobry smak. Ja to jestem wybredna, jadam tylko gorzką czekoladę. I chyba najbardziej lubię wrzucić ją sobie do kawy, to jest taki specyficzny. No i dobra czekolada, przede wszystkim to jest ważne, bo no dużo mamy takich substytutów czekolady, a nie prawdziwej czekolady. A jaką czekoladę lubi pani najbardziej? Mleczną, gorzką, z nadzieją? Nie, gorzką i deserową. Mlecznej nie lubię. Powiedziałbym, że chyba białą. Co prawda zdarza się czasami za słodka, ale najczęściej jednak biała jest super. No i ta czeska studencka jest chyba moją faworytką. Często pani sięga po czekoladę? Szczerze, że chyba nie powinnam się przyznawać, ale praktycznie codziennie. Ale zjada pani tylko kawałeczek, czy jedna? Kawałeczek. Nie, nie, no ja już nie to zdrowie, także... Ale staram się dogadać sobie przynajmniej w taki sposób. Jednak czekolada gorzka jest niekaloryczna, a poza tym zawsze była dla mnie smaczniejsza. I zawsze miała tą zaletę, że dzieci mi nie podjadały. A za co by pani dała się pokroić? Za kawałek czekolady czy za kiełbasę? Ojej, za czekoladę. Za kawałek czekolady. Myślę, że za czekoladę. Za kiełbaskę. Jednak. Jednak. To chyba zależy od pory dnia, bo jeśli już byłbym po dobrym obiedzie, to pewnie za czekoladę na dodatek, natomiast jeśli byłbym głodny, to pewnie bym wybrał kiełbasę. Mięso z czekoladą? Czemu nie? W Meksyku, ojczyźnie czekolady, takie połączenie to nic zaskakującego. Także jak widać, jedno nie wyklucza drugiego. Dziś to wszystko w informacjach, za chwilę piąty odcinek naszego konkursu dotyczącego piotrkowskich firm. Zachęcam do zabawy. Do widzenia. Zapraszamy Państwa do udziału w nowym konkursie telewizji Piotrków. Państwa zadaniem tym razem będzie podanie nazwy firmy oraz informacja, czym ona się zajmuje. Siedziby firm zobaczą Państwo na krótkich filmach prezentowanych na naszej antenie w marcu i kwietniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 maja. Zapraszamy do wspólnej zabawy.